Pałacu Kultury i Nauki na 30. piętrze wystawa Szopek. Ale nie taka zwykła. Przygotowały je dzieci i rodzice biorący udział w zajęciach Ogniska Praga należącego do zespołu ognisk wychowawczych imienia Kazimierza Lisieckiego, Dziadka. Właśnie to ognisko otrzymało pieniądze z aukcji charytatywnej przeprowadzonej w tym roku w pałacu. Sprzedawano wtedy fotele z sali kongresowej. Szopki można obejrzeć podczas podziwiania świątecznej i noworocznej panoramy Warszawy.